Witajcie drodzy widzowie, dzisiaj zabieramy Was na niezapomnianą przygodę, podczas której odkryjemy 7 cudów Słowenii. Pierwszym punktem naszej podróży jest jezioro Bled, jedno z najpiękniejszych na całym świecie. Jest to jezioro polodowcowe o długości ponad 2 km, otoczone górami i lasami. Na jego północnym brzegu stoi imponujący zamek średniowieczny, który przyciąga turystów z całego świata. Ale to nie wszystko. Na środku jeziora znajduje się mała, ale piękna wyspa, jedyna naturalna wyspa w całej Słowenii. Aby na nią dotrzeć, możesz wypożyczyć łódkę i samodzielnie popłynąć przez krystalicznie czystą wodę. Na wyspie znajduje się malowniczy kościół, zbudowany w XV wieku. Jezioro Bled to idealne miejsce na odpoczynek i relaks, a także na aktywny wypoczynek taki jak wędkowanie, kajakarstwo, rowerowe wycieczki i wspinaczka. W ciągu dnia można zwiedzać okoliczne atrakcje, a wieczorem zrelaksować się w jednej z licznych kawiarni i restauracji nad brzegiem jeziora. Numer 2. Rzeka Socza. To jedno z najcenniejszych skarbów Słowenii. Wśród turystów i miłośników przyrody słynie ze swojego unikalnego piękna, a to ze względu na jej szmaragdowy kolor i żywiołowe bystrza w górnym biegu. To także ważny element przyrody Parku Narodowego Triglav, który chroni unikalne gatunki roślin i zwierząt. Rzeka ma 137 km długości i jej źródła znajdują się we Włoszech, pod potężnymi Alpami. Wspinaczka na szczyty tych gór to jedno z największych wyzwań dla turystów, ale spływ pontonowy lub jazda na linie tyrolskiej wysoko nad doliną rzeki to doskonała alternatywa dla tych, którzy szukają wrażeń w bezpiecznych warunkach. Numer 3 w naszym zestawieniu to rezerwat przyrody Zelenci. To niezwykłe miejsce, gdzie malownicze szmaragdowo-zielone jezioro otoczone jest przez bagna z moczarami. To raj dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym mięsożernych rosiczek oraz płazów i ptaków. Ale to nie wszystko. Ciekawostką jest to, że jezioro nie zamarza zimą, a jego temperatura wynosi około 6 stopni Celsjusza przez cały rok. Prawda, że to niesamowite? Spacerując po specjalnym drewnianym moście, który nie szkodzi przyrodzie, możemy podziwiać piękno natury. Numer 4. Wodospad Pericznik. Ten magiczny wodospad składa się z dwóch części, górnego wodospadu o wysokości 16 metrów i dolnego o imponującej wysokości 52 metrów. To właśnie dolny wodospad jest najczęściej fotografowany, ponieważ prowadzi do niego prostsza i bardziej dostępna dla turystów ścieżka, a co więcej, można tam wejść za strumień wody i podziwiać go od wewnątrz. Wodospad spływa ze stromego klifu, który tworzy swoistą półkę i to właśnie nią można przejść i zobaczyć go z innej perspektywy. Jeśli jesteście w Słowenii, koniecznie odwiedźcie to niezwykłe miejsce. Numer 5. Zamek Predjama. To niezwykłe miejsce położone na skalnym występie, ponad 100 metrów nad ziemią. Zbudowany ponad 800 lat temu, otoczony piękną przyrodą i tajemniczymi podziemiami, zachwyca turystów z całego świata. W jego wnętrzu znajdują się liczne eksponaty, a najwięcej jest ich w sali rycerskiej. Na szczególną uwagę zasługuje także jadalnia, która pozwala poznać historię późnogotyckiego okresu. Warto także odwiedzić urokliwą jaskinię pod zamkiem, dostępną dla zwiedzających od czerwca do września. Numer 6. Wąwóz Windgar. To kanion o długości prawie 2 km, który przecina malownicza rzeka Radowna, a jego ściany sięgają nawet do 100 metrów wysokości. Ale to nie wszystko. To także miejsce niezwykłych formacji geologicznych, w tym skał, basenów i skoków wodnych. Wszystko to udekorowane jest pięknymi kolorami i odcieniami zieleni, które tylko podkreślają jego wyjątkowość. W samo serce wąwozu wdziera się hałaśliwy wodospad, który opada przez próg o wysokości 13 metrów, oferując niesamowite wrażenia dźwiękowe i wizualne. Wody wąwozu Windgar są tak czyste i przejrzyste, że kuszą do orzeźwiającej kąpieli. Numer 7. Jezioro Predil. Miejsce, w którym można znaleźć prawdziwy spokój i w pełni cieszyć się pięknem natury. Jezioro ma swoją ciekawą historię i legendę. Mówi się, że powstało, gdy miejscowi ludzie nie chcieli zapewnić noclegu obcej kobiecie z małym dzieckiem. Jedynie stary człowiek zlitował się nad nimi i przygarnął ich pod swoim dachem. Podczas tej nocy, nad okolicą rozpętała się straszna burza, a woda zalała całą wioskę.
Na środku jeziora pozostała tylko kabina starego człowieka, która stała na małej wyspie. Do dziś można zobaczyć tę kabinę, która przypomina nam o tej legendzie. Jezioro Predil ma pochodzenie lodowcowe, znajduje się w otoczeniu pięknych gór, a jego ściany osiągają wysokość do 100 metrów, co robi ogromne wrażenie na każdym, kto zdecyduje się na wędrówkę wokół jeziora. Ciekawostką na temat jeziora Predil jest to, że w czasie II wojny światowej zostało wykorzystane przez Niemców jako skład materiałów wybuchowych. Alianckie lotnictwo przeprowadziło nalot na ten teren, w wyniku czego niemiecki transport z materiałami wybuchowymi został zatopiony w głębinach jeziora. Podobno do dziś na dnie jeziora można spotkać szczątki zatopionych niemieckich pojazdów i ładunków wybuchowych. Jeśli spodobał Wam się ten film, to prosimy o polubienie go i subskrybowanie naszego kanału. Chcemy dostarczać Wam jak najwięcej ciekawych i wartościowych treści. Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia w kolejnym filmie.